Jak oszczędzać prąd? Szczególnie teraz ten temat chodzi po głowie wielu Polaków. Wszystko za sprawą zapowiadanych podwyżek prądu. Czy to oznacza, że nie ma możliwości, aby na własną rękę zadbać o wysokość naszych rachunków? Jak oszczędzać prąd? Dla wielu osób oszczędzanie stało się wręcz stylem życia. Wymyślane są kolejne i kolejne sposoby na to, jak tylko zaoszczędzić pieniądze, gdzie tylko się da. Rachunki za prąd w tym wypadku nie stanowią wyjątku, dlatego jest kilka sposobów, które każdy z nas może zastosować w swoim mieszkaniu, tak aby otrzymując rozliczenie rachunków nie doznać przykrego zaskoczenia. Oszczędzanie prądu. Nikt z nas nie lubi przepłacać, bo przecież po co płacić więcej, jeżeli nie musimy. To właśnie dlatego tak bardzo lubimy wszelkiego rodzaju promocje i przeceny. Jednak w tym wypadku nie mamy takiej możliwości. Dlatego to właśnie od nas i naszych domowników zależy to, czy będziemy zarządzać energią elektryczną w naszym domu rozważnie. Niestety, ale wiele osób popełnia na tym gruncie podstawowe wręcz błędy, które później wprost przyczyniają się do wyższych rachunków za te lub inne media. Oszczędzanie prądu. W tym wypadku powstaje naprawdę dużo metod na oszczędzanie prądu. Z czego niektóre z nich są naprawdę wymyślne, ale wiążą się z pewnymi utrudnieniami w codziennym życiu. Jednym z nich jest wykręcenie żarówki z lodówki, jednak nocne podjadanie, czy nawet znalezienie czegoś na kolację, szczególnie zimą, już takie komfortowe nie jest. Jednak to jeszcze nie jest najbardziej zadziwiający sposób oszczędzania energii elektrycznej. Niektórzy posuwają się nawet do tego, że obracają lodówkę tyłem do pomieszczenia. Dzięki temu jednocześnie chłodzimy swoje jedzenie i ogrzewamy kuchnię, która w wielu mieszkaniach nie jest zbyt dużym pokojem. W takim razie, jak oszczędzać prąd? Jak oszczędzać prąd w domu? Podane wyżej przykłady bez wątpienia są przydatne, ale kto by chciał obracać całą lodówkę, w celu wyciągnięcia z niej jednego produktu? Na szczęście są znacznie prostsze metody. Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy już przy tematach kuchennych, to nie powinniśmy stawiać naszej lodówki przy źródłach ciepła takich jak kaloryfery, czy kuchenka. Dzięki temu lodówka nie jest dodatkowo ogrzewana z zewnątrz i nie musi pracować na wyższych obrotach. Ważne jest też wyrobienie w sobie i innych domownikach odpowiednich nawyków. Jednym z nich jest każdorazowe gaszenie światła, kiedy wychodzimy z pokoju. Kwestia żarówek. Każdy z nas to doskonale zna. Oglądamy film na telewizorze czy komputerze i musimy wyjść do toalety, czy mamy ochotę się czegoś napić.
W takim wypadku nie pozostawiajmy w pokoju zapalonego światła, ponieważ jest to zwykłe marnowanie energii i naszych pieniędzy. Oczywiście jedno zastosowanie tego sposobu nic nie da, ale w ciągu roku może się z tego uzbierać niezła sumka. Kolejną rzeczą, o którą warto zadbać, są żarówki energooszczędne, ale one są obecne już w większości naszych domów. Jednak mało kto wie, że żarówki LED-owe zużywają jeszcze mniej energii, a dzięki temu ich zakup i wymiana oświetlenia bez wątpienia szybko się zwróci. Inną kwestią jest fakt, że większość z nas notorycznie pozostawia ładowarki do telefonów oraz laptopów cały czas podłączone do gniazdka, co jest bardzo złym pomysłem przynajmniej z dwóch względów. Pierwszy to właśnie fakt ciągłego pobierania przez nie energii, a drugi to bezpieczeństwo. Znane są przypadki, że przegrzana ładowarka doprowadzała do pożaru. Kolejną sprawą jest pozostawianie naszego sprzętu elektronicznego w trybie czuwania i dodatkowo ciągłego ładowania. Oczywiście migająca lub świecą dioda nie zużywa dużo energii, ale w skali roku widać różnicę. Tyczy się to również wszelkich ekspresów, mikrofalówek, czy też telewizorów. W tym przypadku powinniśmy wyznawać zasadę, jeżeli urządzenie faktycznie nie musi być podłączone cały czas tak jak NP. Lodówka, to po skończonym korzystaniu z niego zwyczajnie wyciągamy wtyczkę. Oczywiście sposobów na oszczędzanie jest znacznie więcej, ale te kilka wskazówek zdecydowanie powinno wystarczyć na początek.